Witamy na Dell Technologies Forum. Kolejny raz w Warszawie, kolejny rok, kolejny przystanek na europejskiej trasie. Uważam, że bezsprzecznie jest to największe wydarzenie rynku lokalnego IT. Występujemy tutaj po raz kolejny jako globalny partner wydarzenia. Na przestrzeni ostatnich lat współpraca między Dell Technology i AMD zbliża się. Pojawia się coraz więcej platform i to w rozwiązaniach klienckich, i to w rozwiązaniach data centrowych bazujących na wiodącej technologii AMD. Jeśli data center, to wiadomo, że AMD EPIC, jak my o nim mówimy, nowy standard data center. Mamy od końcówki zeszłego roku już czwartą generację. Niemniej w tym roku wprowadziliśmy trzy nowe wersje EPIC-a czwartej generacji, dedykowane pod obciążenia symulacyjne, tak zwana Genoa X. Czwarta generacja pod nazwą kodową Bergamo, posiadająca do 128 rdzeni, idealne rozwiązanie do workloadów typu Cloud Native. I najświeższy produkt, czyli coś, co zostało wprowadzone w zeszłym tygodniu, Siena czwartej generacji, produkt edge'owy dla rozwiązań telco o bardzo niskim zużyciu energii i wciąż relatywnie bardzo dużej wydajności. Wszystkie te procesory są dostępne w portfolio Della data centrowym na rozwiązaniach power edge'owych czy C-Series, czyli serwerów gęstszego opakowania. W dzisiejszym świecie typy obciążeń są specjalizowane, dlatego też AMD posiada kilka produktów po to, żeby jak najefektywniej adresować te workloady, które są po stronie klienta. To, co wyróżnia AMD, to przede wszystkim wydajność, bezpieczeństwo, niższy koszt posiadania i wartości biznesowe, jakie za tym płyną. W zależności od tego, jaka jest specyfika biznesu klienta, zawsze out of the box możemy dostać rozwiązanie, które z jednej strony przyspieszy funkcjonowanie aplikacji, co za tym idzie całego biznesu, a z drugiej strony wpłynie na obniżenie kosztów posiadania. Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z naszym portfolio, do odpytania partnerów, account managerów, pracowników Della o portfolio bazujące na wiodącej technologii AMD.